A teraz pomacham wam, żeby nie było, że was ignoruję. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jack Samurai. Witamy w kolejnym odcinku Darksiders 3. Jesteśmy w miejscu, w którym będziemy teraz szukać ludzi między innymi i szukamy drugiego z grzechów, czyli gniew. Oczywiście zaspoileruję wam troszeczkę. Niestety nie będziemy walczyć z gniewem tylko raz. Będziemy z tym przeklętym wielkim tchórzem walczyć kilkakrotnie, ale to już jest nieistotna rzecz. No, przyjacielu Wulgrimie, czym mi pomóc? Niestety nie mam dusz. Mamy odblokowane żmijowe jamy, czyli że teraz będziemy mogli przenieść się do miejsc, Teraz będziemy mogli przenosić się do miejsc, w których byliśmy wcześniej. Przepraszam. Jeżeli źle się wyrażam, ale muszę mówić powoli, no bo inaczej się znowu... Troszeczkę to przyciszę. A właśnie, bo była bodajże prośba, żebym ściszył trochę... podgłośnił trochę, bo dialogów nie słychać. Tak? Tak bodajże słyszałem. No dobra, odnośnimy troszeczkę. No to, ale tu wszystko jest na full, no właśnie w tym jest problem. Dobra, to podgłośnię trochę tu. Siebie też wezmę. Dobra, teraz powinno być dobrze, tylko muzykę troszkę zmniejszę. Dobra, czekajcie chwilę. Okej, dobra. Więc tak. Wszystko jest zrobione. Powinno być już teraz wszystko ok. Ale coś tutaj jest nie tak. Wiedziałem. Jakiś wredny sfinksen się tutaj kręci. Tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które możemy znaleźć. Jednakże nie zawsze będziemy mieli do nich dostęp. Na których nie wydają się umiejętności. Ale spokojnie, to z czasem się zrobi. Adamantyn. Adamantynu można używać do ulepszenia broni. Przynieś adamantyn Ultainowi, jakby sprawnił twój pojazd. Czyli w tej grze mamy też taki element craftingu. Będziemy musieli poubierać parę z tych rzeczy, aby można było ulepszyć naszą broń. Tutaj też się niestety nie dostaniemy, bo będziemy potrzebowali nowego ulepszenia. Ale to jeszcze nie teraz. Ale to się chyba możemy dostać. Ops. Dostaniemy standardowo ten kamer. A! Anielski diabeł zgadza. Artefakty pozwolą nam na specjalny forma spustoszenia. Wezmij na pewien czas formę spustoszenia Furii, aby poradzić wrogów. Furii zadaje w tej formie ogromne obrażenia za pomocą magii. Wciśnij Z, aby wyzwolić formę spustoszenia. Właśnie i tu jest słowo klucz. Magia. Chodzi po prostu o to, tak jak widzieliście w poprzednich odcinkach, że mogliśmy wzmacniać statystyki magiczne, jak i samo zadające obrażenia fizyczne. W tym wypadku możemy wyzwolić teraz taka jedna wymaga pomocy. Demoniczna forma nie działa tak jak demoniczna forma działa mniej więcej tak jak w Darksiders 2, czyli ona, jakby to wam powiedzieć, wzmacnia wam obronę oraz wasze ataki. Ona nie czyni was nieśmiertelnymi w żadnym bądź razie. Spokojnie, tak to była ta gra o wiele za łatwa. Ale sama seria Darksiders jest charakterystyczna dlatego, że prawie każda się różni. Jedynka to była bardziej taka hack and slashowa, taka bezmyślna bijatyka. Dwójka to była taka bardziej z elementami RPG. A tutaj mamy takie souls. Musimy tam zbierać parę rzeczy, żeby nam ktoś mógł coś ulepszyć. No dobrze, tutaj jeszcze nie wskoczymy, bo ja chcę jeszcze zobaczyć, co będzie tylko w ogóle. Widzicie tego gościa? Tak oznaczony demon oznacza, że strzeże on bardzo silnego i potężnego skarbu. Odłamek wzmocnienia zmniejsza obrażenia, więc go użyję. I teraz
teraz ostrożnie. No, podejść. Żyjemy w Senegapa. Próbujemy go jak najszybciej rozwinąć. Podrzutka. A, żeby nie było. Gram na... wyzwaniu. Nie gram na łatwym, ale na trudnym. Jest jeszcze poziom apokalipsy, tylko że w tym wypadku, jeżeli ja bym zginął, musiałbym zaczynać od początku, więc... to jest tak zwany koszmar. O, kolejna cutscenka w 30 klatkach. Po prostu mnie zabij! No przestań się mazać, człowieku, podejdź! Uspokój się, no nie widzisz, że jest wystraszony. Czy chcesz żyć? Co? Jeśli chcesz żyć, mogę cię wysłać w bezpieczne miejsce. Powiedzmy bezpieczniejsze. Dotknij. Pocieszycielką to ty nie będziesz, furia. Ani motywatorką tym bardziej. Ty. Nie by się tak zastanowić, a gdyby tak zrobić z jeźdźców kołczów dla ludzkości? To cud, że tak długo panowali na ziemi. To ludzie tak długo będą bali na ziemi. Może ci mam przypomnieć, że tak naprawdę to prawie każdy z ludzi dostał dosłownie w ciry. Może ci mam to przypomnieć, furia. Oni nie mają super duper mocy i nie są niepotrzebnym, albo raczej niestabilnym produktem anioła i demona. Bo Nephilim zostali stworzeni sztucznie. Właśnie opowiem wam troszeczkę o tym, ale to za chwilę. Najpierw musimy dać naszemu rzeczy, abyśmy mogli... Jak sobie masz. Życzy, o, masz zadbaj o to. Masz ty kurde. Nie rozpakowałem. Dobra, będzie na sekundę. No dobrze. To by było słychać ich krzyki. Dobra, co byśmy... Dobra, co proponujecie, żeby wzmocnić? Obrażenia magiczne czy siłę? Możecie dać w komentarzu, w co powinienem inwestować. Albo raczej, w co byście chcieli, abym inwestował. Bo głównie ja tę grę robię dla was, więc musicie po prostu dać mi w komentarzach znać. Albo raczej w ankiecie, bo jednak wezmę tutaj ankietę, żebyście po prostu wiedzieli, co robię. Uwaga, skaczemy. Aj! Tu jedna rzecz nie zdenerwowała. To pająki, które tu widzicie, są dokładnie takimi samymi stworzeniami, które widziałem w Darksiders 1. Mam takie niejasne wrażenie, że ludzie się EHQ i Gunfire nie postarali, jeżeli chodzi o oryginal. Dlatego jestem niezmiernie niezadowolony. Tutaj mamy... A, ale przynajmniej tu jest nowy wróg. Flash. Szczęście, Flash są bardzo wolne. Jest, że można tak bardzo wolne. Tyle rzeczy pamiętam, Gniew znajduje się prawie na samym końcu. Ale spokojnie, z nim nie będzie aż tak łatwo. W ogóle powiem wam szczerze, że... W tym sprzęciku testuję nowe opcje renderingu obrazu. Powiem wam jedną rzecz. Bardzo mi się to podoba, tylko nie jestem pewny, czy to nie uszkodzi mi jakoś karty. No bo jednak im bardziej wszystko się używa, im więcej osiąga się prądu, przepraszam, nie prądu, tylko im bardziej wymagana to jest gra, tym... Uciekaj! Tym bardziej zużywa się sprzęt. Ja oczywiście wiem, że nie jest żadna filozofia, tylko ja chciałbym, żeby to troszkę dłużej żyło niż 2-4 lata. No bo jednak ten komputer, który teraz mam, jest jednym z najlepszych konfiguracji, jakie mogłem pozbierać. Wiem, że niektórzy mogliby powiedzieć, że jak ja mam RTX 2060, mogłem poczekać na 2060 Super albo 2070. Nie ma potrzeby, cholerę. Na razie ten mi starczy. Macie bardzo dobrą jakość jak na razie. Dziś ja się jeszcze postanę, żeby była jeszcze lepsza. Po prostu zrobię kolejną opcję renderingu. A, no i możecie się spodziewać, że niedługo będzie koniec epoki LEGO 3 era dinozaurów, bo ostatni odcinek został na starym komputerze, więc...
więc generalnie będziecie musieli mnie poczekać. Zanim ja to wszystko wyrędzę. Ale spokojnie, wszystko się zrobi. Wszystko jest do zrobienia. Dobra, chodź tu pas. Teraz się przyciągnę. I nie masz gdzie uciec. Ty naprawdę myślałeś, że masz ze mną jakiekolwiek szanse? O kurwa. Na szczęście te pajace mam po prostu na parkidu. Dobra, także powiem wam coś nieco na temat Nephilim, ponieważ też wam potrzebny, jeżeli będziecie grać w Nephilim. Może też się parę słów wyjaśnić, ale jednak wolę wam powiedzieć to jego. Więc tak, Nephilimowie jest to rasa stworzona mieszanki demonów i aniołów, tylko że ona nie została stworzona naturalnie. Pewna demonica użyła prochów tych dwóch ras, aby z nich stworzyć coś nowego. Chciała po prostu stworzyć armię żołnierzy, którzy mieliby mimowolnie służyć piekłu. Nazywała się ona Lilith. Dzięki swojej magii stworzyła ona hybrydy, czyli Nephilim. Mieli po prostu podbijać świat. Znaczy, nie tylko dla piekła, ale niestety też ofiarą musieli paść ludzie. Ponieważ podczas jednej z walk była bodajże bitwa o Eden, którego zamieszkiwali ludzie. Niestety, cóż, ludzie zostali z niego wygnani, natomiast na chwili walki niestety musieli zginąć, ponieważ zostali, tak jak zostało to powiedziane na początku, przez czterech pobratyńców, czyli śmierć, wojnę, furię i waśń. Waśń bodajże poznacie właśnie w Darksiders Genesis, natomiast śmierć poznajemy w dwójce. O Jezu, przepraszam, nie chciałem. W dwójce poznajemy śmierć, w jedynce poznajemy wojnę, a tutaj poznajemy naszą narwaną furię. O, zobaczcie, to jest taka fajna. Teraz musimy rzucić ten kodem, który wsadził nam to w sieć i stworzył dla nas przejście. A, i jeszcze jest bardzo jedna ważna rzecz. W dwójce też była taka mechanika, między innymi chodziło o zagadki. W jedynce też. To jest bardzo charakterystyczne dla tej serii. Także nie zrażajcie się, jeżeli troszeczkę za długo mi zajmie przejście jednego segmentu. Jednak... Zabramy piekielne! Obserwatorka powinna mieć lepszy wzrok. Kocham to, jak jesteś sceptyczna zarówno dla ludzi, jak ty to mówisz, bez włosów na ob, jak i w jednym razie. Ja też obserwatorek po prostu nienawidzę. Nie dlatego, że to demon. Obserwatorzy po prostu są takimi bardzo wścibskimi stworzeniami. W jedynce też był jeden obserwator, ale tutaj, że miał siostrę. To chyba jest ta obserwatorka, którą mamy aktualnie. Był bodajże komiks dołączony do pierwszej gry. Tej pierwszej, którą ja kiedyś kupiłem bodajże w Saturnie, kiedy jeszcze był Saturnem. Bo wtedy jeszcze z Saturnem nie było tam, gdzie byłem, tylko... Nie, to ja gadam. Tam wcześniej był Saturn, tam gdzie kiedyś kupowałem, a teraz zostało to przemienione na media. Lenistwo! Słyszałam opowieści, ale na żywo wygląda gorzej. Chyba zmiotuję. No, mamy bodajże trzeci z grzechów. Lenistwo i tak dorwiemy. Tylko, no, zapewne nie w tym odcinku. Nasz drugi kolega wuj, więc znowu tu się pojawił. Witaj! Pokaż mi swoje towary. Odłamek, o. Tu pokażę wam taką jedną bardzo fajną właściwość, jak nieumarły odłamek. Jak sobie życzę? Nieumarły odłamek pozwala nam, kiedy go użyjemy, odrodzić się nam po śmierci powoli. Jakbyśmy mieli po prostu Archangela w LoLu, albo taką drugą szansę. Dzięki temu, jak zginiemy, odrodzimy się ponownie i po prostu będziemy kopać tyłki jeszcze skutecznie. Chciałbym dojść do pewnego momentu i wtedy skończyło się. Sorry, Skarabołuszku, nie będę naleźć ciebie. Ale ciebie, robaku, oczywiście mordę obiję.
Nie będę się z nimi. Sorry, że... Kulgarny język. W ogóle wkurza was ta nowa ustawa YouTube'a, że teraz prawie każdy materiał musi być oznaczony, czy jest on dla dzieci, czy nie. Mnie to tak denerwuje, że to szkoda gadać. Jakbym nie wiem. Ja tam narzekasz. Ładnie tutaj jest. Może nie pachnie atrakcyjnie, ale... O, mamy kolejnego, który tak świeci. Zapewne pilnuje bardzo ciekawego... skarbu. O! Dobra, okej. Okay. To był zły pomysł. Dobra, kontra. Po prostu uważaj. Dobra, porzucimy go. Nie będzie miał szans na kontratak. Pamiętajcie, że uniki robi się shiftem w razie czego. Czego pilnowałeś? Adamantynowe srebro. O! Zobaczcie! W ogóle wiecie, że ta roślinność jest ustawiona na średnich? No to jednak nie jestem mieć aż taki wydali. O! Ale ocalały. Albo raczej ocalała. Spokój się, już idę. O, nie zakrywałaś tego demona sama? No, brawo. Proszę, bierz amulet, idź. Brawo, Furia, zostałaś obrończyniem uciśnionych biednych łysych małp. Słyszę, że jestem taki złośliwy, ale wiem po prostu, jak to się skończy i... Czy ja mam taką sympatię do Furii? No, bardziej to wolałem śmierć jako postać, tak mówiąc szczerze, ale jednak... Jednak ona też nie jest taka zła. O, myślimy jeszcze to. Teraz potrzebujemy znaleźć naszego kochanego skarabeuszka. Gdzie jesteś? O, tu jesteś, chodź. Chodź. Wiem, że teraz Peta się może do mnie doczepić, ale nie odchodzi. Masz tutaj jest. Jesteś mi potrzebny w tym momencie. Jest mały. Jest mały, idiot się na pełni. A teraz go! Dobra, teraz to na pewno Peta się do mnie doczepi. Zagadka oczywiście nie była trudna. O kurczę. To jest ten moment naszej podróży. Tutaj się nie dostanę. Chyba nie zdążę. Dobra. O Jezu! Co to jest? A, wciąż pierdolony. Dobra, to łatwiej nie doszło. A zapomniałem jeszcze wspomnieć, że szybciej regenerujemy życie, kiedy jesteśmy w porym jest spustoszony. Że to jest szczegół, o którym mam wspomnieć. Jestem ciekawy, czy kiedyś będę mógł zagrać na wyjazdzie. Uwaga. Mówno! Zniszczenie go zajmie ci chwilę. Tylko nie zwichnij sobie ramienia, klepiąc się po plecach. A jak zamierzasz zająć się tym, żonna krwi pani? Ten kamień automatycznie zwiększa ilość zdrowia zregenerowanego przez odpoczynek Nefelima o 75. Widzieliście bodajże ten artefakt wcześniej. Dzięki niemu nasze leczenie będzie o wiele potężniejsze. Dobra, to się napiłeś już? O, jak będę. Dobra, będę mógł chyba pójść na górę, tak? Pamiętajcie, że Dachmara Róż zawiera ona ich ponad 200, więc... Bardzo jest wiele. Tu na razie nic nie widać. Sorry kolego, na razie mi nie jesteś tak potrzebny. Gdzie jest ten cholerny gniew? Powinieneś tu być. Dlaczego ciebie nie ma? Czy powinienem się teraz wyleczyć? Dobre pytanie. To będzie chyba kolejny wróg. Będzie ten przeklęty robal z wielkimi szponami chyba. Jeżeli dobrze pamiętam. Muszę uważać. Chyba ludzie. Nie wiem, czy tam w ogóle byli ludzie. Ale... A nie. A nie, to demony. Zaraz. To robaki też do mnie. Te robaki to wiedzą demony? No ja w końcu nie wiem. Chyba, że jakimś niewytłumaczalnym sposobem zmutowały. Zaraz, jesteśmy w tym samym miejscu. Aaa, dobra, chwila. Czekajcie, gdzie powinienem teraz iść?
Tu się nie dostanę. Niestety. Chyba, że... A nie! Pamiętam! Dobra! Dobra, jednego muszę zniszczyć. Sorry, mały. Ała! Jeszcze dostałem. Dobra, a gdzie jest? Gdzie jesteś, mały kolego? Juhu! Krzążczyku! Gdzie jesteś? Halo? Mały? Nie wiem, że jesteś na górze. Bo ja już nie pamiętam wszystkiego dokładnie. Gdzie on jest? Ej, gdzie ty jesteś? Bo ja cię tutaj potrzebuję bardzo. Ja cię tutaj... A, tu jesteś! Dobra, tutaj. Sorry, że ci to robię, ale jesteś mi potrzebny tu. Spokojnie, nic mu się nie stanie. Peta, nie doczepiajcie się. Nie naszczurkowałem go niczym szkodliwym. Dobra, bierzemy go tu. Musimy się udać tędy. Potrzebujemy dwóch chrząszczy, abyśmy wysadzili jedną pajęczynę czerwoną, która się odnawia, i jedną niebieską, która permanentnie otworzy nam drzwi. Dobrze, musimy więc to zrobić szybko. Dobra. Szybko. I rzut! A, tak jest! Jest, i ten charakterystyczny dźwięk, że jak kocham tę grę. Dla mnie miód. Oho, słyszycie to? To jest cel naszej podróży. A oto gniew! Drugi z grzechów. Muzyka dla moich uszu. Nie tylko dla twoich. Poznaj, jak twarzy niebiańskie oczy! W zasadzie grzechy nie są demonami. Jest wychowywać anioły. Każdy musi mieć hobby. Chyba masz jeszcze siłę na mnie? Spróbuję nie bawić się zbyt dobrze. Walcze, chłopaki! Wiedźmo! Wiedźmo? Jeszcze mnie obrażasz? Ja ci zaraz pokażę. Wielka mistrzyni Sadomasa spuści ci w pierdziel. Oto i gniew. Kurde. Będę z tobą w końcu walczył w dobrej jakości. W dobrej jakości dostaniesz pierdziel. O! Zobaczmy, czy jeszcze pamiętam, jak się z tobą walczył. Ty wielki... W jakimś mierzącym gruncie. Żyjemy tego. Żyje odłamka nieumarłego. Wypadek zginął. Jeśli się odnowię, będę miał jeszcze szansę. Muszę kiedyś zagrać kurią pod... muszę kiedyś kurią zagrać pod... ten. Pod full magię. Nie. Nie, nie jestem kurzem, po prostu myślę. Jak mówiłem, uniki w odpowiednim momencie wynagrodzą nas. Uwaga. On na odległość też ma odpowiedź. Kolega. No dobra. Co jest to? Aj! Już to... Już się zużyło? O, nie mam odpoczynku. Dobra. Pierwszy raz mogę to przegrać. Będę walczył z samymi kontratakami. O cholera! No nie! Nie! Ja bym teraz grał na koszmarze, bym zaczynał teraz od początku. No cóż... O, jak to się mówi, to pokazał... Co? Nie! Nie mówi mi, że jeszcze raz. Dobra. O nie, 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 nie. Zaraz wracam. Witam z powrotem. Po nieudanym ataku na tego wielkiego grubego frajera spróbujemy jeszcze raz. Cholera.
razy z tobą walczyli, nadal nie zgadzam się. Tak ładnie skończyłem. Teraz. Powiem wam szczerze, ja w Polsce raczej że nie wiem. Już nie mam nic. Aj! Zmierzę życia! Nie mogę tak... No chodź tu, kubaś. Ja! Ale jestem ciekawy, czy cały rzeku główny przypominają demony, ale jednak nimi nie są. Naprawdę. Widzę, że wydaje mi się, że to są demony, ale nie do końca. Dobra. Teraz... Unie! Aaa! Co? Ej! Jak mnie walisz, to prawie skin! Ktoś mnie zabił? Objęły cię to? Bam! Teraz już z tobą koniec. Jest! Haha! No! W końcu się udało. Dostałeś to, na co zasłużyłeś. Mi się wydaje, że on był wielki, czerwony orzeł. Zagładą! Wzywa cię twoja pani! Jedźmy! O nie. Jestem smutny mały. Jest, ale zawsze ten moment... O cholera, zazwyczaj każdy jeździec miał swoje zakonie, ale teraz... Zabawne, co można sobie przypomnieć między krzykami. Rodzeństwo nazwało cię zwykle Tum Tempo. I tak! Im ostrzej walczysz, tym potężniejszy się staje. Rozerwę cię na strzępy! Też jest coś osobem. Myślisz, że to ciebie wypełnia złość? Ledwie jej skosztowałaś miernotę. Więc daj mi się w niej rozsmakować! O nie! Widziałem. O, jeszcze dostał w oko. No i leżysz. I ćwiczysz. Znaczy obaj leżycie. Zostaliśmy wyrobieni. Wojna. Pozostali. Przecież cię ostrzegał. Potężniejsze moce. Obserwatorko. Pomocy. Pani! Coś jest nie tak z tym światem. Nie tylko z tym. Subtelny ład został naruszony. Mówiłem, że tak się stanie. Niestety miałem rację. A oto jedna z najbardziej tajemniczych i enigmatycznych postaci. Panie i panowie, przedstawiam wam strażnik, władcę podziemi. No proszę. Pytam zatem was obu, zarówno anioła, jak i demona. Czy przybyliście tu z własnej, nieprzymuszonej woli? Wymagają tego bowiem zasady wydrążania. Tak. Później wam jeszcze o tym opowiem. Ja również, panie. Z tego co wiem, uczestniczyliście w tej wielkiej wojnie od zarania dziejów. Jesteście zmęczeni, ale nieśmiertelność uniemożliwia wam ostateczny odpoczynek. Jedynie władca podziemi może wam wręczyć ten bezcenny dar. Końcowy. Uwolnienie. Wasze dusze nie będą już ustawicznie wykorzystywane na nowo, raz za razem, by walczyć za piekło i niebo. Na
Jesteście wolni! Nie wiem. Skoro powiedziałeś, że należą do ciebie, więc nie są wolni. Są twoją własnością, więc... Tchórze! A, zbudziła się nasza porywcza istota. Naiwny pionek Rady z Popielonych. Wiesz chociaż, gdzie się znajdujesz? Wiem doskonale. Zdradził cię ten odłuch. Podziemia to jeszcze jedno piekło. Zgadza się, ale tylko ja sprawuję w nim rządy. Co im zrobiłeś? Jak sami. Nic, czego sami sobie nie zażyczyli. Na twojej twarzy maluje się niewiedza. Nie jesteś nawet w stanie pojąć prawdziwych konsekwencji tej rzekomej wojny o równowagę. Może powinienem wydrążyć ciebie. Obserwatorka, to jedynie potwierdza to, co już wiedziałem. Jesteś zwykłą marionetką. Rada wykorzystuje cię, by prowadzić swoje niecne intrygi. Wystarczy! W przeciwieństwie do ciebie nie przyszłam tu dla własnej korzyści. Trzeba raz na zawsze wyeliminować 7 grzechów głównych, aby uchronić równowagę, z której drwisz. Nie powstrzymasz mnie. Mówi prawdę, panie. Jest, delikatnie mówiąc, nieustępliwa. Nie liczę się z twoimi słowami. Cuchną kłamstwem. Naprawdę? No. Tylko, że ona sama w sobie... Poddasz swe oddanie równowadze. Dokładnie co trzeba było zrobić, czy je po prostu eliminować, czy je unikać. Ale mamy problem, bo nie mamy... Niestety, nie mam życia. No, poszło się. Nie odsuwaj się. No. Coś więcej niż sprawdzian bitewny. To demonstracja, jeźdźcu. Rwiesz się do walki. Gotowa smagać batem. Prawdziwa prawość wymaga wnikliwości. Jeśli to był sprawdzian... Dobra, pamiętam, to było skryptowane. Odrzucenie nagłego impulsu wymaga innego rodzaju siły. Daruj sobie te mądrości. Znam swoją siłę, a kiedy Rada ją ujrzy, sama będę przewodzić jeźdźcom. 7 zostanie zniszczonych, razem z ich planem stworzenia świata dużo ohydniejszego niż apokalipsa, którą znamy. Dobrze. Zatem przyda ci się to. O tak. Teraz się zacznie prawdziwa zabawa. Esencja płomienia? W jakim celu? Nawet ja zdaję sobie sprawę, że czasem trzeba stanąć po którejś ze stron. Weź tę broń i wiedz, że dokonałem wyboru. Ale uważaj, jeźdźcu. Wszechświat ma bardzo wiele twarzy. Twoje przetrwanie zależy od tego, czego się nauczyłeś. Musisz otworzyć oczy i dostrzec znacznie więcej niż to, co spogląda na ciebie z lustra. Dobrze. Czy możemy już iść? Nie tak szybko. Powinniśmy jeszcze omówić sprawę Abraxisa. O, to będzie ważna sprawa, Abraxisa? Bo to jest poboczny quest. Wścibskiego demona. Jeśli ziemia ma ocaleć, trzeba się z nim rozprawić. Zagraża twojej równowadze. Ktoś musi zatem dostarczyć mi jego duszę. Rozumiem. I ja mam to zrobić? Nie pamiętam dokładnie, inny? Który z nich był tak naprawdę. Zastanowię się. Niczego nie obiecuję. Więc precz, jeźdźcze i obserwatorko. Ale mam wrażenie, że sam władca podziemi jest dość intrygującą postacią. Esencja płomienia. Teraz będziemy mogli wykonywać dodatkowe ataki za pomocą nowej broni, czyli potężnych ostrzy zrobionych z ognia. Tak zwanych łańcuchów pogardy.
Kiedy przytrzymamy prawie ślisko i tworzymy falę uderzeniową, która podpala inną. Esencja ognia. Coś się jest bardzo dużo potężnych ataków, które przez moje ręce. No dobrze, to by było na tyle, jeżeli przeciwko. Władco podziemi dzięki za twój dar, aczkolwiek nie uchwalił. Ale tak czy siak dzień. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o subskrypcji kanału oraz o ankiecie. Abyście chcieli, żebym poszedł bardziej pod magię, czy bardziej pod siłę. Oby tylko jak najwięcej osób zobaczyło. Także do zobaczenia wam wszystkich.